Otwarte zostały oddziały ginekologiczno-położnicze z onkologią ginekologiczną oraz oddziały noworodków z pododdziałem intensywnej terapii i patologii noworodka w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. Oddziały zyskały nowy blask, dzięki czemu leczenie odbywać się będzie teraz w nowocześniejszych i bardziej kolorowych przestrzeniach. Zmieniła się przestrzeń, jest mniejsza przestrzeń, ale lepiej zorganizowana, wszystko jest w jednym miejscu, cała intensywna terapia dla noworodków nowocześnie wyposażona, odpowiednie sale dla położnic z dziećmi, że można mieć dziecko przy sobie, można też dziecko oddać pod opiekę pań położnych czy pielęgniarek. No i też część dla ginekologiczna dla kobiet nie przychodzących do porodu, tylko z problemami ginekologicznymi też jest wyremontowana, też jest komfortowa, są sale obserwacyjne po zabiegu, także jest i bezpieczeństwo, i komfort, no i organizacyjnie jest to lepiej w tej chwili zrobione. Dyrekcja Szpitala Świętego Łukasza z nadzieją patrzy także na perspektywę kolejnych remontów. W tej kwestii na pomoc liczą zwłaszcza ze strony województwa małopolskiego. To jest program, nasz projekt dotyczący podnoszenia efektywności naszych budynków publicznych, w tym szpitala w Tarnowie, więc jesteśmy tutaj już po audycie energetycznym. W tej chwili trwają ostatnie prace. To jest kwota ponad 200 milionów złotych, którą przeznaczamy na nasze placówki i szpital też z tego korzysta. No, natomiast najbardziej istotną sprawą jest dobre przygotowanie projektu, bo projekty unijne tym się charakteryzują, te konkursowe, że to ich jakości nie ocenia marszałek, nie ocenia zarząd województwa, ale ocenia eksperci, prawda? Więc to jest sprawa zasadnicza, żeby projekt był dobrze przygotowany, dobrze napisany. Nie boję się, że jestem przekonany, że te projekty, o których pani dyrektor wspomniała, one zostaną przygotowane dobrze i eksperci ocenią ich tak wysoko, że dostaną finansowanie. W sumie wyremontowanie oddziałów kosztowało 4,5 miliona złotych. Dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego wyniosło 1,5 miliona złotych. Tarnów otrzyma dofinansowanie w wysokości 14,5 miliona złotych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przebudowę ulicy Lwowskiej. Dzięki tej kwocie uda się pokryć 85% kosztów inwestycji. Modernizacja ulicy obejmie od około 200 metrów przed rondem do skrzyżowania przy Szpitalu Świętego Łukasza. W ramach rozbudowy powstanie jezdnia o dwóch pasach w każdym kierunku ruchu. Przebudowane zostanie także rondo na ulicy Okrężnej. Zgodnie z umową, która została podpisana, w tej chwili trwają prace projektowe, one chyba mają się skończyć do końca czerwca, z tego co pamiętam. No i będziemy przystępować potem do realizacji. Termin jest do przyszłego roku, chyba do września albo do października, więc na pewno będzie tak uzgodniony harmonogram samych prac, żeby nie zamknąć ulicy i żeby była w ruchu ciągłym. No i zobaczymy. Przede wszystkim będziemy konsultować projekt, który w tej chwili jest opracowywany, bo jest zmiana, przecież ronda będzie dużo większe, no tak jak było w koncepcji, która była do przetargu przygotowana. Powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, a także dwa parkingi po obu stronach ulicy. Średnio na dobę na odcinku od wiaduktu do ronda przejeżdża blisko 31 tysięcy samochodów. Zmodernizowaną ulicą Lwowską pojedziemy prawdopodobnie jesienią 2018 roku. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej i Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu zapraszają na wystawę W świecie lalek Teresy Wajdowicz. Zaprezentowanych zostanie blisko 700 lalek. To wydarzenie będzie połączone z wystawą Dzieci na starych fotografiach. Spotkanie uświetni występ dzieci ze Szkoły Muzycznej Yamaha w Tarnowie. Początek w niedzielę 19 lutego o godzinie 17 w Izbie Regionalnej w Wojniczu. Podrożały bilety do parku wodnego w Tarnowie. Teraz za godzinę korzystania z oferty tarnowskiego basenu trzeba zapłacić 12 zł. Powodem podwyżki mają być nowe przepisy sanitarne, które generują duże koszty. Urząd Miasta Tarnowa do obu tarnowskich basenów dopłaca rocznie ponad 2 300 000 zł.